Czego uczy mnie Biblia w drugiej księdze Mojżeszowej 23:20? Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Druga księga Mojżeszowa 23:20. Mój anioł, tak mówi o nim Bóg. Dzieci Izraela zostały uwolnione z niewoli egipskiej przez cudowne i potężne wydarzenia, które miały miejsce podczas Paschy i przejścia przez Morze Czerwone. Bóg działał w ich imieniu, a oni widzieli zbawienie Pana. Bóg obiecał wprowadzić ich do ziemi mlekiem i miodem płynącej, do ziemi obiecanej. Jednak z powodu ich nieposłuszeństwa spędzili 40 lat na pustyni, zanim tam dotarli. To, co powinno było być tylko 11-dniową podróżą, zajęło całe pokolenie. Tak czytamy w 5 Mojżeszowej, 1 rozdział od 2 do 3 wersetu. Mimo to Bóg wysłał przed nimi swojego anioła, aby wprowadził ich do ziemi obiecanej. Jest on gdzie indziej nazywany aniołem jego oblicza, jak czytamy w Izajasza 63:9 w tłumaczeniu UBG. Ten anioł jest również określony jako mój anioł w drugiej księdze Mojżeszowej 23:23. Bóg nie miał na myśli Mojżesza ani żadnego zwykłego anioła, lecz anioła pańskiego, Chrystofanię, starotestamentowe ukazanie się Syna Bożego, o czym możemy przeczytać m.in. w 2 Mojżeszowej, 3 rozdział, 2 werset, albo w Jozuego, 5 rozdział, 13 do 15 wersetu. Ten anioł pański miał ich zachować i prowadzić do miejsca, które przygotował Pan. Te rzeczy były tylko cieniem rzeczywistości, którą posiadamy jako chrześcijanie. Pan Jezus Chrystus poszedł przed nami jako poprzednik, który wszedł za zasłonę. Powiedział: idę i przygotowuję wam miejsce. Ewangelii Jana 14, rozdział 3, werset. Idę i przygotuję wam miejsce. Obiecał, że wróci i zabierze nas tam osobiście, nie do obiecanego kawałka posiadłości na ziemi, ale do wielu mieszkań w niebie. Będzie nas prowadził na drodze, a potem wprowadzi nas na miejsce, które przygotował. Rozważając te słowa, pamiętajmy, że Bóg posłał anioła swojej obecności, aby był z nami przez całą drogę i być może będzie to cały czas, w którym On sam doprowadzi nas do miejsca, które przygotował. Brian Reynolds był autorem tego rozważania.